Niektórzy się nawet brzydzili. O, tak mogę powiedzieć. Bo dotykam tych zmarłych. Że robię to, co najgorsze. Tata pracował i miałem do czynienia z tym. I tak ogólnie mówiąc, na początku miałem takie podobne podejście do sprawy, że też do ojca miałem jakieś takie poczucie takiej granicy, można powiedzieć. I też były takie obawy, że mogę być takim samym człowiekiem jak on, bo faktycznie ten zawód trochę doprowadza do picia alkoholu. Ale ogólnie mówiąc, nie chciałem w tym zawodzie pracować. Nie chciałem, bo marzyło mi się całkowicie coś innego. Chciałem być marynarzem i kucharzem. Musiałem pójść do pracy, szybko założyłem rodzinę i trochę tak sytuacja zmusiła. No i co się patrzyłem tak dziwnie, że on pracuje przy tym. Trochę się go, tak można powiedzieć, brzydziłem jako chłopak. Ale zrozumiałem, że robi coś dobrego, bo ktoś musi ich przygotować. Miałem taki odruch, taki do ojca, taki odrzucenia, można powiedzieć, że dla mnie był kimś takim innym, można powiedzieć, ale z czasem przekonałem się, powolutku tam wchodziłem, w to wszystko oglądałem. Chcę powiedzieć, że ojciec mi dużo rzeczy pokazał, ale zgubił go alkohol. Tak jest przyjęte, że w tym zawodzie się pije. Chciałem to udowodnić, że nie, nigdy nie piłem, nie palę. Można ten zawód wykonywać tak, jak trzeba. Staram się też po prostu wyładować swoją taki stres. Mam takie swoje sposoby na to, aby po prostu lubię dobrą muzykę, dobry film, sport, aby po prostu też o tych czynnościach zapomnieć. Myślę. Faktycznie myślę do takiego momentu, jak oddaję firmie pogrzebowej zmarłego, do końca jestem z nim. Zrozumiałem dopiero po jakimś tam czasie, że to jest to. Że to jest to co powinna robić. To jakby dar jakiś, można powiedzieć. Nie wstydzę się tego i mówię, że jestem laborantem sekcyjnym i wykonuję takie czynności związane z tą pracą. 25 lat, 26 można powiedzieć, pracuję w tym zawodzie. Nauczyła mi tej pokory do swojej pracy, bo niekiedy po prostu trzeba mieć wyczucie. Współpracuję z lekarzem patomofologiem. Ja jestem taką pomocą techniczną, chciałem to wytłumaczyć. Sprawy techniczne wykonuję przy sekcji zwłok. Moim zadaniem jest po prostu przygotowanie zmarłego do sekcji, to znaczy od strony technicznej rozcinam, wyciągam narządy, no i wykonuję polecenia lekarza patomofologa, które po prostu jakiś tam zakres, który jest, no i wykonuję jego polecenia. Praca to przynosi mi radość, można powiedzieć, ale zarazem buntuje się w środku. Najgorsze w tej pracy jest tak, że dzieci, jak zwykle dzieci. Z początku było tak, że jest takie uczucie, bo jak się ma małe dzieci, trzeba było wykonać sekcję. No, patrzyłem się z tym przerażeniem i martwiłem się, co może się stać z moimi dziećmi, aby do takiego momentu nie doszło. Jeżeli są w szczątkach ciało jest, no to wiadomo, że to też mnie to tak przeraża, ale potrafię to sobie w głowie poukładać,
że to jest, takie było zdarzenie i trzeba pewne rzeczy po prostu zrobić, jest to moim zadaniem i tak sobie to po prostu tłumaczę. Taki przełom dla mnie był bardzo straszny wypadek. Zginęło 5 osób w wypadku samochodowym. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem. No i w pewnym momencie były wszystkie czynności zrobione przez prokuraturę, przez policję, wszyscy wyszli, przez lekarza, patomofologa. I ja zostałem z tą piątką osób i trzeba ich było przygotować do oddania rodzinie. Musiałem zostać całą noc. Postarałem się, aby to po prostu zrobić dobrze, jak umiałem i jak miałem przekazane te wiadomości, które mi mój ojciec przekazał i tam, gdzie się szkoliłem. No i to był taki duży przełom, bo faktycznie dużo serca włożyłem w to i okazało się, że warto było, bo rodzina mi później naprawdę podziękowała, że zrobiłem tak dobrze, że są oni w tym momencie, że mają tą tragedię, szczęśliwi, że tak wyglądają, jak wyglądają po tym strasznym wypadku. Było to jakiś taki dla mnie sygnał, że coś dobrego robię. Ja na przykład zwracam uwagę, jeżeli ktoś ma długie włosy, to staram się te włosy tak zrobić, aby po prostu zostało jak najwięcej, jeżeli się rozcina głowę. Jeżeli jest ktoś, kto nie ma włosów, to robię cięcie całkowicie inne, utrudniam sobie pracę, ale wiem, że wtedy jest efekt ten końcowy dużo, dużo lepszy. Staram się to robić tak, aby myśleć o tym zmarłym i o rodzinie, aby po prostu pewne rzeczy nie były widoczne. Pierwszy moment to zastanawiam nad życiem tego człowieka dawnego, co on przeżył, jeżeli jest to młoda osoba, dlaczego. Wtedy odpowiadamy sobie na pewne pytania, co doprowadziło daną osobę do śmierci, że się tutaj znalazł. To jest też zarazem przygoda, bo tutaj trafiają różne przypadki, tak jak mówiłem, zabójstwa. Jeżeli ktoś to lubi, no to jest w swoim świecie, można powiedzieć. I najlepiej, aby taki człowiek wykonywał ten zawód, bo trochę trzeba być takim fanatykiem tego. Bardzo mnie interesuje medycyna sądowa. Ogólnie szkoliłem się w medycynie sądowej w Poznaniu. I to mnie zainteresowało. I tam się przekonałem, że ten zawód chcę wykonywać też w tym momencie, bo medycyna sądowa jest ciekawa. Tam są różne przypadki. Są te zabójstwa, są te wypadki, a w szczególności te zabójstwa. Znaczy, jeżeli ja wyjeżdżam z domu i szykuję się do pracy, to myślę o tym, co tutaj, jak przyjadę do pracy, kto tutaj będzie leżał w chłodni. Jakie zdarzenie było, czy był wypadek, czy ktoś umarł z oddziału, czy ktoś popełnił samobójstwo, czy zabójstwo. Z tą myślą tutaj jadę, bo no, trzeba myśleć, co może mnie spotkać. Bywają dni, że są dni spokojne, ale bywa tak, że z tą myślą przyjeżdżam, że może się coś złego wydarzyć. Jak widzę taką osobę, którą znam, czy tam z widzenia kogoś, to pierwsze co, no, przechodzą mnie ciarki. Myślę o tym życiu tej osoby, która po prostu tutaj trafia. Zadania, które muszę zrobić, wykonuję. Tutaj traktuję każdego jednakowo, czy to będzie osoba bezdomna, czy to będzie osoba, która jest tam gdzieś wysoko na stanowisku. Każdy traktuje jednakowo i każdy się opiekuje tak, jak powinien się opiekować każdy laborant sekcyjny. Ja jestem osobą, która czuje się potrzebna dla ludzi. Z początku śniło mi się prosektorium, zmarli. W tej chwili już nie. To jest bardzo dobry objaw w tym zawodzie. Nie boję się śmierci. Boję się starości.